Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Fallout 4. Słuchajcie, no jestem właśnie przed misją z dodatku, z DLC, no i takim światem Nuka World. Zobaczcie, na mapie w ogóle tego nawet nie ma. Poza mapę już nawet wychodzę. Centrum tranzytowe Nuka World. Udaj się do centrum tranzytowego Nuka World. A co tam ogólnie mam zrobić? Czy tam coś jest takiego powiedziane? Zaraz sprawdzimy. Tutaj. Tylko co tutaj zrobić? Zaraz się wszystko dowiemy. Mupi Boy złapał starą rodzinną stację radiową Nuka Wokoli. Nadawało w kółko jakąś reklamę miejsca o nazwie Nuka World. W transmisji wspomnieli też o jakimś centrum tranzytowym, z którego można się tam dostać. Lepiej znajdę, zobaczę, czy do tego parku rozrywki nadal da się dotrzeć. Czyli nie wiem, czy po prostu to jest jeszcze jakieś dalej po prostu jakieś wejście, jakaś nowa mapa się odsłoni, jak się tam wejdzie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale na dodatek, że... no właśnie, natrafiłem, słuchajcie, na strzelców i to tych, którzy właśnie, już sam nie pamiętam, dlaczego mnie chcą po prostu zniszczyć. Mają tutaj, kurczę, takiego robota jeszcze. Bo ja ich mam jako wrogów, tak. Chyba nie bardzo chciałbym tam do nich podejść. Co, piesku? No one investigates that signal until this place is secure. If I see anyone violate protocol and enter that transit station before we're set, I'll have your head. Now pick up the pace. Dobra. Będzie walka. Będzie walka. Kurczę, nie chciałbym na otwartym tym stać. Dobra. Dobra. Już tego zdejmę. Po cichutku, zobaczcie. Nawet nie usłyszał. Nawet... nie wiedzą, że zaatakowałem. Okej, nie chcę za bardzo też stać przy... przy jakimś samochodzie. Tu jest ten. Tego robota trzeba zaatakować. Leży. Ale już mają. Wiedzą, że jestem. Chociaż nie wszyscy. Nie, wiedzą. Dobra. Czyli dopiero tak. Dobra. Czego do mnie strzelasz? Kurde. Dobra. O ty dramy. Nie wstawaj. Nie wstawaj. Nie wstawaj. Nie wstawaj. Słuchajcie, jeszcze któryś. Dobra, idziemy. Bo trochę, żem tutaj... jest. Dobra. Jeszcze. Ktoś jest. Ale nie widzę nigdzie. Tutaj musi być ktoś. Na górze. No, no, no. A masz oczko. A masz.
Stań jeszcze. A masz ty. Hehehehe. O, aż mu broń spadła. Trzeba by tam podejść, zobaczyć, co tu mu wypadło. Pewnie nic specjalnego. Ale już tutaj gdzieś muszę znaleźć jakieś takie miejsce, co by sobie, słuchajcie, odkładać rzeczy. A jak? Pewnie, że tak. Zaraz sprawdzimy, co tu mu wypadło. Chłopczykowi. Nic mi nie zadali prawie obrażeń. Czekajcie, gdzieś tu coś mu wypadło. Kurczę, nie widzę. Dobra, a jest! Utwardzony kamień, no i bardzo ładny, bardzo ładny. Bardzo ładny pistolecik. Szkoda, że takimi pojazdami nie można jeździć, bo nie? Kurczę, fajnie, fajnie. Ale niestety. Muszę znaleźć jakąś, kurde, skrzynkę, gdzie mógłbym tutaj gdzieś wrzucać rzeczy. Rozglądam się najpierw, słuchajcie. Okej, dobra. Wchodzimy. Wchodzimy tu głębiej. Tu gdzieś... A, tu pierwszy... O, patrzcie. Broń plazmowa. Elegancko. Dobra, naboje bierzemy. Steampack, wkład plazmowy biorę. Reszta to nie. Tutaj kolejny. No mógłbym, wiecie, przy... zostawiać to przy jakichś zwłokach, ale... O, dobra, już mam, widzicie? Znalazłem, dobra. Tutaj jeszcze zbierajmy. Naboje. Karabin snajperski, dobra. Dobra, to ja tutaj pozostawiam. W sumie, a nie, no dobra, ale to jest niezła broń. Dobra. Dobra. Co tu jeszcze zostało? W sumie te kwiat tykwy to zostawię. Centrokwiat też. To już dobra. Teraz jeszcze tylko zostałoby śmieci. Dobra, i naboje. Myślę, że ten rdzeń mi tu wystarczy, ten jeden, kurczę. Czyż poważne odwodnienie. Już? Kurde. Może coś trzeba by wybrać. Jakieś takie właśnie, żeby na dłużej wystarczało mi ta żywność. Metalowe wiadro wezmę. Wszystko zbieram, słuchajcie. Gdzie ten robot stracił życie? Gdzieś tutaj się roz... Tutaj, a ja go sprawdziłem, czy nie? Czy go przeoczyłem? Pewnie przeoczyłem. A jakby inaczej. Aluminium, bioskaner. To wszystko wezmę. Tak. One jeszcze potrafiły wybuchać, ale... Widzę, że ten nie za bardzo chce. Kurczę, no znowu muszę tutaj podkładać. Dobra. Coca-Cola. Proszę bardzo. Jak? Tu jest jakaś winda. Dobra. Proszę bardzo. Biorę. Najpierw się tutaj rozejrzę. To w sumie to jeszcze tam się gdzieś wchodzi. Nuka World. Czyli to jest takie jakby zaplecze. Czyli tutaj jeszcze nie wlazłem jakby do tego. Okej. Okay. No w sumie fajnie. Cieszy mnie to, bo gdyby tylko było takie coś, to trochę śmieszne. Dobra, tu jeszcze. Bezpiecznik.
Ciężki bojowy kapsel. Naboje. Rozkazy Kaylor. Zaraz sprawdzimy Steampack. Rozkazy. Różności. Rozkazy. Ja też mam dużo rzeczy niepotrzebnie. Tutaj tego ćwikam, ale na szczęście prawie nic nie ważą. Rozkazy Kaylor. Komandor Kaylor. Kaylor. Ma pani rozkaz zbadać sprawę odebranego dziś sygnału radia rodzinnego Nuka-Coli. Czyli w tym samym momencie przyszli co ja. Nasz wywiad potwierdził, że ma on źródło w centrum tranzytowym Nuka World i mam powody przypuszczać, że jest powiązany z zaginięciem grupy zwiadowczej sierżant Lanier. Pani głównym zadaniem jest zabezpieczenie terenu i zgłoszenie się do mnie. Wówczas otrzyma pani dalsze instrukcje w zależności do statusu misji. Pułkownik Cyprys. Okej. Dobrze. Tylko, że kapsel. Bilet na to dobre. Wezmę sobie. Zobaczmy, co tutaj jest. Jakiś klucz. Otwórz. Okej, okay. Superklej, terpentyna, biorę wszystko. Tu jeszcze mam aluminiowy kanister, superklej. Kurde, może być tu superklejów dużo. Być może. Pięknie, pięknie. O, wentylator, nie zauważyłem. Tu jeszcze coś jest, zobaczcie. Terpentyna, klucz. A, ścierka do naczyń też weźmiemy. Dobra. Tam coś jeszcze może być. Ja to wszystko wolę przybadać, wiecie? Że nic nie ma. Dobra. O, pies tutaj się pojawił szybko. No, też znowu możemy tutaj to zostawić. Czemu by nie? Boję się o to rdzenie, że mam tych mało. Jak on tam wlazł, ten drugi? Tutaj musiał jakoś wleść na tą górę. Ale jak? On tam wlazł. A, może przeszedł tędy. Dobra. Dobra, obadamy. Nie wiem, czy to jest tutaj chyba jest wejście. Tak, tu jest wejście. Dobra, teraz sprawdzimy. O, ile tutaj tych. No, luka pusta. A ty nie mogę wziąć? Nie mogę. Dziwne. Tu w koszu nic nie ma. O, apteczka. Steampack gratis, oczyszczona woda. Pysznie. Ale to jeszcze są samochody. Miska plastikowa przyda się. Czy samochody w sensie. O, nawóz, smołówka, wódka. Biorę, kurde, wszystko teraz zbieram jak leci. Dzień dobry. Co pani ma? Pudełko śniadaniowe. Myślę, że da się otworzyć. Kapsle. Proszę bardzo. Odniszczona podkładka, dobra. Piesku wychodzi. A, tu jest jeszcze jest. Spinka, taca, żółta fedora, to dziękuję. Dobra. Chodź piesku, zobaczymy drugie auto. Trzecie, nawet dwa są. Tam dalej nie wiadomo. Chyba tam już nic dalej nie będzie. Dobra. Uuu. Kawałki iguany. Dobrze, bardzo dobrze. Jeszcze jeden autobus. Co to jest? Pudełko ze spinkami.
Tych spinek to nawet nie wiadomo jakiej ilości mam. Dobra, pies. Wentylator. Brudna ten, biorę. Dobra. Wychodzimy. Wychodzimy, piesku. Jeszcze tutaj zerknę. W skrzynkach nic nie ma. Tu samochody też nic, ale warto się przejść, bo może coś tu. O, proszę bardzo, jak sobie odpoczywa tutaj pan. O, naboje, rad X, butelki wezmę. Przydadzą się. Krzesło ludowe usiąść. Nie, nie, dziękuję. Muszę tam wejść na górę jeszcze. Się zapadło. Dobra, lecimy. Zobaczcie, że tak. Co chwila odpadam, ale wolę tutaj odłożyć. Dobra, lecimy. Lecimy jeszcze tutaj windą w górę. Co? Co? Gdzie? Co żeś znalazł? Piesku, znalazł moje rzeczy, które ja tam pochowałem. Fajnie. Chodź, chodź. Chodź tu. Pies. Chodź. O. Nie dostępny. Dobra, zobaczmy. Tu nic nie ma. Ale tu jest cartridge. Biorę wszystko. Owiana rurka. Ale to chyba... To jest jako chyba broń. To takiej broni nie chcę. No, biorę. Biorę wszystko, już taki jestem. Dobra, oho. Tu coś pan przewoził. Tutaj zasypało. A, tutaj pan właśnie. Co z dachu próbował mnie powstrzymać. Naboje, naboje. O, pistolet. Jakiś szeryf chyba, czy tam nawet może policjant. Biorę, biorę wszystkie te naboje, naboje biorę wszystkie. Dobra, przejdźmy na drugą stronę. No ciekaw jestem, ciekaw jestem. O, tutaj jeszcze kolejny właśnie. Naboje, tak jest. Biorę steam pack snajperski, tak, broń snajperkę jak najbardziej. Tutaj jeszcze zobaczmy, czy coś ciekawego znajdę. Uuu, proszę bardzo, ktoś tu chciał. Chciał się tutaj dostać do sejfu. O, spinkę trochę poruszyłem. Pozwólcie, że otworzę. Ten system otwierania zamków mi się najbardziej podoba, szczerze powiedziawszy. Dobra, biorę to wszystko. Dobra. No i dobra. O, tu jeszcze mogę kołnierz rury. To wszystko się weźmie, bo to jest ołowiane, słuchajcie. Tu mógłbym tędy zejść, ale boję się o psa znowu. Nawet tutaj. O, tu może. O, tu jest też skrzynka, widzę. Uuu, co tutaj mamy? Naboje, które lubię, to wszystko wezmę. I tu jeszcze, zobaczcie. Granat, mina plazmowa. Biorę. Kurczę, tutaj może być niezła bitka, coś tak przeczuwam. Dobra. Coś tu jeszcze zostało się. Chyba nie, dobra, wracamy. Tu bym zeskoczył, ale mówię, o tego psa to się boję, bo znowu mi kurczę gdzieś zniknie. Biorę. Biorę. Kołpak, korbowód,
wracamy. Leży. Dobra. Chodź, piesku. Piesek muszę. Muszę na niego poczekać, dobra? Jedziemy. Going down. Level one. Czyli skoro oni tutaj przyszli, to mogą kolejni przyjść. To znaczy, jeżeli nie dostaną pewnie wiadomości od nich, to pewnie przyjdą kolejni, więc trzeba też się mieć na baczności w przyszłości. Granat kryogeniczny zostawię. Mi jest w ogóle niepotrzebny. Mina plazmowa? Zobaczymy. Może mogę jedną wziąć. To sobie zostawię. To oczywiście też to. Tutaj już nie. Dobra. I teraz to wszystko. Dobra, kurczę, mam tylko jeden rdzeń, lecimy. To znaczy, no tutaj już mi się wyczerpał ten, kurde, mam nadzieję, że... Bo nie za bardzo chciałbym wracać po ten... Jakby coś się stało, dobra. Centrum tranzytowe Nuka World. Otwórzmy. Okej, ktoś tu jest. I ktoś chce z nami gadać. Zejdźmy. Rozmawiaj z Harvey'em. Dzień dobry. Goddamn Raiders. I should have known. Ja nie jestem bandytą. What happened to you? Raiders. That's what. Those bastards have my family. You gotta help me. Please. Wszystko dobrze. Okropnie wyglądasz. Pomagam sobie. Powiedz, co się stało. They fooled us. Big time. My family and I ran into some traders a while back. Told us they knew a safe settlement at Nuka World. But when we got there, found out there were raiders the whole time, just stringing us along. Mm-hmm. I managed to escape, but my wife and son are still back there. I wanted to get some help and go back with them, but didn't count on taking a bullet. Mam steampacka. New World nadal istnieje? Za bardzo się ufa, twoja rodzina nie żyje. Mam steampacka. Let me help you first. I have a stim pack. No. I'll be fine. Save it for my wife and kid. For Lisa and Cody. No właśnie, czy... A czemu odmawiasz? To nierozsądne. Nalegaj. No, really. I have enough. Take it. Look, you got me. I ain't injured, okay? Just can't do this anymore. The raiders back at Nuka World put me up to this. They lure people in and kill them for fun, and I'm done doing their dirty. Find me and do what they want. Ty, już po to pomogę wam. Ale no właśnie, teraz nie wiem, czy on faktycznie ma tego. Aha, no dobra, czemu? Dobra. Czemu im pomagasz? Besides not wanting to die, I'm not the only one they got stuck under their thumb. If I don't pull through, their lives are at stake just like mine. I figure, what's some stranger's life compared to those people I know and care about? No dobra. Pomogę wam. Let me help. I'll go face them. You don't have to die. Are you? You're serious? Just be warned. This ain't no walk in the park. Here, take this. It's the password to the monorail control terminal. The fastest way to get to Nuka World is to take the Nuka Express. But I shut it down to help sell my story. Makes it more believable if I say I'm trying to keep the raiders at bay. Find the control terminal in the office to power it back up. And once you're on your way, be careful. No dobra, to uciekaj. Kurczę, teraz tak się obawiam, czy czasami nie mam za mało... nie mam za mało, wiecie... Pożarcie to wszystko... Pa, ten sobie tam coś pije. Tylko... czy ja mam... nie mam za mało... rdzeń. Steampaki 2. Chyba tutaj włączyć światło, bo... Co tu jest? Employees only, dobra.
coś chce mi się pić. Dobra, no to słuchajcie, no tutaj jesteśmy Nuka. No to, to trochę wypijmy sobie jakieś takie. Chociaż to. Jak teraz to wygląda? Skrajne odwodnienie. Niedosyt. Tutaj jeszcze. Nawodniony. Tylko teraz jedzeniem. Żelki. Dobra. Okej. O, to jest radioaktywne, ale dobra. To szybko to zrobię. Uuu! Dobra. Biorę. Biorę. Dobra. Nic więcej. Oho, jest rdzeń! Kurde! To lubię! To lubię! Aluminiowy środek. Biorę wszystko, słuchajcie, jak leci, bo to kurczę, tu wiecie, tu metale, nie metale. Dobra, piesku, jak tam? Tacka na hamburgery. A weź. A co tam macie? Rad X-y. Kubek, proszę bardzo. Coś tutaj jest jeszcze? O! Mięso, muchy, aha, mięso. O, tu jeszcze jest paliwo, pojemnik, guma, też się przyda, kubek Nuka, dobra, może być, słuchajcie, wszystko, to znaczy tego stojaka, albo dawaj ten stojak też. Kurde, co tu jest? Miarka, drewno. Dobra, drewna. O, ale tu jest klucz, bo to będzie pewnie, dobra, spoko. Tu jest, o, terpentyna, butelka po Nuka Coli. Bardzo ładnie. Czekajcie, tutaj się schodziło. Ty, to może tutaj. O! Butelka. Dobra, to słuchajcie, tutaj będę zostawiał. Chociaż kurczę. Tak, tu przy wejściu, nie? Najlepiej. O, automat. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Cyk, cyk. Bierę to wszystko. O, idę. O, Nuka trzyma. Nuka Cola. Dobra, przytrzymam ci. Ile kapsli będzie tutaj, nie? Dobra, tutaj słuchajcie, poprzemieszczam, znaczy powywalam te rzeczy, które mi są tu niepotrzebne. Minę plazmową to sobie wezmę, wiecie? Może się przyda. I teraz tak to powywalam. Dobra, i to mogę wywalić. No i rdzeniem. Kurczę, trochę jeszcze za dużo dźwigam. Tylko no co tutaj, no mina to nie jest taka ten... Wiecie co, mi się wydaje, że dużo tej Nuka Coli, może też, może mięso. Aha, wiecie co, to wezmę, wywalę, bo mi to są niepotrzebne. Dobra, wódka też niepotrzebna. Wezmę żarcie, bo nie wiem co mnie tam czeka, nie? Za bardzo mogę, smołówkę mogę tutaj. Co ona daje? Takie jakiś ten, ja nie wiem czy się z niej coś wyrabia. Dobra, może to zostawię ją. Pojemnik z krwią. Dobra, idziemy. Nuka Cola. Dobra. Co tutaj jeszcze mamy? Spinka, bilety, jakieś kubki. Tu jeszcze ten. A dobra, ale chcę. Aha, bo tutaj pewnie jeździ ten pociąg, pewnie, nie? A z tamtej strony też coś jest? Nie zauważyłem. Poczekajcie. Dobra, dobra. Nie. Dobra. A co tu masz? Kubek. Bilet. O! Kurde, a jak... O, brudna woda wezmę. A ja mam jakieś butelki? Pewnie butelki pozostawiałem. Przepraszam was bardzo, ale muszę to sprawdzić, bo...
butelka jest. Tę butelkę se wezmę, a brudną wodę zostawię. Dobra. No. A te kubki jakieś takie. Czekajcie. Butelka, kubek. Tkanina. A, tkanina plastik. Dobre. Dobre, ale będzie fajnie. Ale będzie fajnie. Już to. Kurde, nie mogę się doczekać. O właśnie, widzicie? Napełnij butelkę. Napełnij butelkę. To jest idealna woda. To jest czysta woda. Dzień dobry. O, to jeszcze sobie wszystko pobierzemy. Zobaczcie, ile tego jest. Jej. O, medycynę. Pięknie. Tutaj można pewnie będzie wjechać. Pojechać sobie. Elegancko. Tutaj się zawaliło. Lecz nic się nie odzyska stąd. Dobra, dzień dobry. Co tutaj mamy? Nie. Tutaj nabój, wód, owoc, brudna woda, wódka. Dobra, czekajcie. Co tutaj jest? Folder. Pies otworzył drzwi. Dobra, żarówkę wezmę. Bezpiecznik sobie też wezmę. Tu coś jeszcze, miotła jakaś jest, dobra. Metalowy wiatr. No wszystko biorę, słuchajcie, jak leci. Kurczę, nabój, skaner stal. Biorę. Biorę wszystko jak leci. Dobra. Tutaj jest coś? Mentaty. Pięknie. Telefon. A jakie kubki piękne, czyste, ładne. Dobra, zaraz tu podkładkę, ołówek. Paczkę, dobra. Tutaj coś jest? Nie ma. Ale tutaj jest. Pudełko ze spinkami. Biorę. Dobra. Otwórz mnie to. To chyba wszystko tutaj. Tak. Hasło. No ja mam do hasła, więc. Dobra. Rozkład jednoszynówki, zarządzanie siecią zasilania, wnioski o prace konserwacyjne, powiadomienia pracownicze. Rozkład. Nuka Express odjeżdża co 15 minut. Ten system odpowiada za powiadomienia o wszelkich opóźnieniach. Niedziela, czwartek, ok. Dobra, zarządzanie siecią zasilania. Wnioski o prace konserwacyjne, sprawdźmy. Zatkana fontanna. Jakiś dzieciak znowu wcisnął gumę do rzucia w dyszę fontanny. Usunąłem z dyszy tę ohydną, fluorescencyjnie zieloną gumę. Zalecam obserwację w celu odłowienia recydywisty. Najlepszym rozwiązaniem byłby wieczny szlaban na ten park. To już szósty raz. Tylko pytanie, czy to jest ten sam. Zapętlone powiadomienie. Z głośników leci w kółko tylko jedno ogłoszenie o Nuka Coli Dark. Aha. Zresetowałem ten okrutnie smutny system ogłoszeniowy. Zalecam karę śmierci wobec jego niewybaczalnie bezlitosnego twórcy. Jeśli ktoś chce, żeby zebrać do kupy pluton egzekucyjny, to ja mam wolną środę. O, dowcipni się. Zawieszony coś tam było, zawieszony coś tam. Jeden z protektronów całkowicie się zawiesił. Zastygł tuż przy ruchomych schodach i blokuje ruch. Okej, okay, pracownik. Dzisiejsza lekcja. Protektrony trzeba co wieczór zwracać na stanowiska. Polecam zatrudniać w centrum tranzytowym kogoś, kto zna się na rzeczy, zamiast oddawać robotę dzieciakowi, którego tatuś pracuje w dziale sprzedaży. A kurde, zawieszony protektron. Zatkana znowu fontanna. O kurde, czyli zaraz słuchajcie, po 13 dniach. Dysza fontanny znowu została zapchana gumą. Znów musiałem usuwać to świństwo. Dopadnę tego gnoja. Pogrzebałem w programie protektrona. Będzie miał baczne oko na dzieciaka. Niedomknięte drzwi jednoszynówki. Drzwi jednoszynówki nie zamykają się do końca. Pozostaje wąska szpara. Gumowa wyściółka była stara i pofałdowana, co uniemożliwiało domykanie. Została zdarta i wymieniona. Ok. Dobra. Powiadomienia pracownicze. Usługi z uśmiechem. Do wszystkich pracowników Nuka Cola Corporation stawia sobie za cel zapewnienie klientom najwyższej klasy obsługi i to właśnie tu w centrum tranzytowym pracują pierwsi przedstawiciele Nuka World, jakich napotkają nasi cenni klienci. W związku z powyższym od pracowników centrum wymaga się szczególnej usłużności i okazywania zadowolenia bez względu na sytuację. Przypominamy, że to część naszych obowiązków pracowniczych. Niezastosowanie się do tych zaleceń będzie karane bezwarunkowym zwolnieniem zarząd. No i już. Juchuj. Korporacja. Zaktualizowany grafik na jesień.
Prosimy pamiętać o październikowej aktualizacji grafiku. To ostatni miesiąc sezonu, więc wyciśnijmy z niego ile się da. Tak jest, zarząd. Zwolnienie pracownika. Co ciekawe, do wszystkich pracowników. Nuka-Cola Corporation prowadzi aktualnie śledztwo w sprawie byłego pracownika Gordona McKeya i awarii Protektrona, przez którą ucierpiało dziecko. Prosimy nie omawiać tej sprawy poza firmą. Zarząd. A czy to nie jest ten pracownik, który naprawiał? Nie. Zgłoszenie. Aha, no tak, McKay, widzicie? To jest ten, co naprawia tu wszystko. I on jest... O kurde, czyli coś tam musiał... A, już rozumiecie. On tam ten protektron po prostu tego dzieciaka pewnie złapał i tam... A, no właśnie, a przecież ja miałem tutaj zrobić jedną rzecz. I zapomniałem. Zarządzanie siecią zasilania. Aktywuj zasilanie pomocnicze. Zyskanie dostępu do generatora zapasowego ukończono. Reserve your tickets now and be the first to ride our Angry Anaconda coaster opening soon at aktywuj Safari Adventure. Ukończono. Przywrócenie zasilania Nuka World. Pojedź Nuka Expressem do Nuka. O, dobrze. Idziemy. Dobra. Idziemy. O, tu jest jeszcze. Parents, if you're looking for a refreshing way to make it through the day, już, kochana, try już. A Nuka-Cola Dark. Pędzę, same tylko, great że... cola taste with an alcohol twist. Tylko daj mnie jeszcze jedną rzecz. Daj mnie tutaj. Zobaczcie, tutaj rzeczy nazbierałem. No może dużo nie, ale... Ale trochę było. Dobra, jedziemy. Idziemy, kochani. Miska? Dobra. Miska? Nie. Nie. Dobra, kurde. Dzień dobry. Fajnie. Dobra. Udaj się do Nuka World! Please stand clear of the door. Attention. A gdzie pies? Gdzie pies? Co? Tam jest ten Nuka World. Kurde, ale no, psa zapodziałem, no. Ale dobrze, że tu jestem blisko, wiecie. Kurde, tylko szkoda, bo bym psa tutaj... Niedobrze. No, gdzie... Jest piesek! Piesio! O... Dobra, kierunek na zabawę. Przetrwaj próbę ognia. Co? Czekaj. A tutaj nie będziecie? Będą wychodzić? Pudełka na cygara. Tutaj też będą się opis. Gdzie oni są niby? Dobra, poczekaj piesku. No widzisz? Ale dobrze, że jesteś. Bardzo się cieszę. Nawet nie wiesz, jak się cieszę. Czekajcie, bo tutaj kolejne jakieś chyba questy mi się tu pojawiły. Kierunek na zabawę. Przetrwaj próbę ognia.
No dobra, a do dwóch zwycięstw już więcej tutaj nie ma. Chyba nie ma. No chyba. Nowe zagrożenie. Chyba tutaj nie ma innych już questów. Tak, bo tu są już nowe. No właśnie. Porozmawiam z Brestonem, z Północnej Wspólnoty, z granicy obrony. A, okej. Okay. Dobra. No to co? No to lecimy, co, piesku? Tutaj też gdzieś sobie pozostawiamy później. Tu jest jakaś winda. Tylko nie wiem, czy do góry idzie, czy w dół. Najpierw zobaczymy tutaj. Co tu jest? Proszę bardzo. Oczyszczona woda. Popielniczka elegancko. Co tu jest? Terminal informacyjny, kubek. Zobaczmy go. Co tutaj możemy wyczytać? Już po tobie. Witamy na arenie. Życzymy miłego pobytu. Proszę wybrać jedną z tych przydatnych opcji. O kurde. Już po tobie. Błąd systemu polecenia. Już po tobie. Nie odwołuj się do żadnego poprawnego pliku. Aby otrzymać pomoc, proszę skontaktować się z obsługą. Zaraz zdechniesz. Błąd systemu polecenia. Dobra. Miłego zdychania. Pora umierać. Aha, super. Dobra. Co tam? Piesku, co znalazłeś? Poczekaj, poczekaj. Nie idź tam! Ty, a tu nie da się jakoś wejść? Jakiś dom jest, pomieszczenie. Enter. O kurde, patrzcie. Nara. Co tutaj masz? Stary list z Kajesa. Czekajcie, no muszę to wziąć. Krótki, to wezmę. Stary list z Kajesa, zobaczmy. Stary list. Dane, ekwipunek. Różności, stary list. Stary list z Kajesa. Sky, Sykes, Sykes, a nie z Kajesa. Sykes, Sykes. Ty bezużyteczna, żałośnie marna kupo gówna. Nie tylko przećpałeś cały mój odlot, ale też sprzedałeś Fatum za marne 100 kapsli, bo zdawało ci się, że tak spłacisz dług? Ceniłem tę cholerną obrotówkę bardziej niż ciebie. Już ostatni raz mnie tak wkurwiasz. Kończę z nańcieniem cię. Radź sobie sam, życie powodzenia, jednego dnia nie przetrwasz. Kace. Okej. No dobra. Kurde, tutaj. Czekajcie. Wieżyczka jeszcze tutaj jest. O kurde. Nie chcę się załamać. Nie chcę za bardzo ten. Dobra. Wojskowa ładownica, butelka. Bilety. O kurde. O kurde. Zagrożenie. Czyli jeszcze coś jest. O, drzwi się zamknęły. Elegancko. Kurde. Zobacz, ledwo przeżyłem. Zaraz pójdę po ciebie, piesku mój kochany. Tam jeszcze jest jakaś. Tam będzie jeszcze jakaś. Już piesku, zaraz.
Butelka. What the hell? I see Pat Brahma move faster than this, Vic. Co ty gadasz tam? Ugniwo. Piesku, już idę. Tylko widzisz, ja muszę tak podchodzić jak do... Tacka na hamburgerze. O kurde! Ja pierdzielę. Aj kurde! Niestety muszę steampacka sobie wziąć. Oj, będzie problem. Bardziej, że jeszcze. Ten pies nieraz się przydaje, nieraz nie. To znaczy... Jejku, no wolę z psem, wiadomo, nie? To jeszcze może być... Nie ma. Dobra. No, wuj, lampa próżniowa. O, pieniądze. Bierę, bierę. Co tu mamy? Pamiątka. Oho, wyłączyło się. Ale gdzieś tutaj jest. Nie wiem, czy nie tutaj. Czekajcie, najpierw może tutaj. Biorę. Ciasteczka. Wezmę, wezmę, wezmę. Wszystko, kurde, biorę. Pamiątkowy kubek na kawę. Wszystko biorę. Buta grzewcza. Będę musiał gdzieś to później pozostawiać. Jeszcze nie wiem gdzie za bardzo. No idź piesku. Idź, 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 idź. Już. No oho. Dobra. Miotłę to nie biorę. Gdzie? Ja to wezmę. Ja też. Cicho. Już mnie denerwuje. Aha. Tutaj ktoś. Cewka. Kapsle to też wezmę. Skalpel. Stal. Wezmę, dobra. Pamiątkowa szklanka. Szklanka, szkło. To mogę tej szklanki to. Kurde, gdzie tu jest? Tu jest. Trochę dostałem. Pamiątkowy talerz. Ceramika może, nie wiem. Kurczę, no. Na razie biorę to wszystko. O, o. Pamiątkowy leniwiec. Biorę na razie wszystko, bo to tkanina, wiecie. Żebra i miednica też. Kapsel, bilety, to też. Steampack oczyszczoną wodę. Pewnie. Teraz tak, tutaj jeszcze. Proszę bardzo, biorę wszystko. Cicho tam. Kajdanki wezmę. To jest miotacz ognia. O, dziękuję. Zobaczcie, tu jest pułapka. Ale ja chcę ją rozbroić. O kurde, tu jest dużo pułapek. Piesku! O! Czekaj, czekaj. Dobra. Kurde! Aha, no tutaj by mnie spaliło. Ale jaja. I wiecie, tutaj, a tu jest, zobaczcie, by butla wybuchła.
Kolejna. Patrzcie, tu jest pułapek. Ja też muszę, wiecie co, uważać. Patrzcie tu. Pistolet. To, ale by... Jezus. Dobra. To jest pytanie. Bardzo trudne. To można. A ja w ogóle to otworzę? A no właśnie. Nie bardzo. Kurczę, teraz się tu muszę uważać. Dobra. O kurde. Widzicie, tutaj nawet może być tak na górze i na dole, widzicie? Znaczy no, znaczy akurat tutaj... Piesek! Co ty robisz? Patrzcie. Ja pierdzielę. Nie, 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 nie. Piesek, chodź tutaj. Chodź tu. Że on mnie się nie wrzuca. Że on, że jego jakoś tam nie... Widzicie, ja mogę patrzeć tu na górę, znaczy na dół. A jednocześnie... Cicho tam, Bilbo. Bo w łeb dostaniesz. No na pewno oberwiesz. Na pewno... O, patrzcie tutaj. Patrzcie, ile tutaj tych... I tu może być jakaś mina. Dobra. To rozbroiłem. No się obawiam, że może być na mojej wysokości jakaś taka. Ale kurde min. Ale tutaj na... Nastawiał. Tam jest jakiś... Obawiam, że tu mogą być... Czy ja tu wszystko pozbieram? Nie. Kurde, tych broni? O. A broni. Ja tutaj już, dobra. Tu jeszcze jest. Poczekaj, piesku, piesku, nie idź, nie idź, nie idź. Nie idź, nie idź, nie idź. Dobra. To ty jesteś jakiś farciarz. No tak, przeszedł aż tyle. Iguana. Dobrze, że tu jest żarcie też, szczerze powiedziawszy. Plastik wezmę. Dobra, aha, miał tutaj broń. Ale jak w ogóle to przeszedł? Okej. Dobra. Piesek! Jak gdzieś tu? Kryształowa, biorę. O dziwo. Wiecie co, może tutaj... O, tu coś otworzymy. Bym pozostawiał te niektóre rzeczy, chociaż nie wiem jak daleko, wiecie, bo może być tak, że tutaj już nie wrócę. Tu jest problem. Wezmę na razie to. Tak może być. Terpentyna, granat. Co, piesku? Na górze? Zaraz, zaraz, zaraz. Zaraz, kochany. No tutaj tego nie otworzę. Kurde. Tutaj się nie da przejść. Nie, tutaj muszę. Co, piesku? Co? Co się stało? A jak ja tam wlizę? Nie wlizę tam. Tu się da wleźć? Piesku? Nie da się. Chyba, że to wiecie co? To rozwalę. Ale to się nie da rozwalić. Nie, nie, nie. No tam. On tam. No ja wiem, widzę, widzę, że coś widzisz, no ale. Widzę, że coś widzisz, no. Ale ja tego nie sięgnę.
Jak na razie, o, tu jeszcze to. Dobra, za dużo dźwigam. Będę musiał się pozbyć niestety. Tylko obawiam się, bo mam nadzieję, że da się tu po prostu wrócić. Zostawiam te bronie tu. No właśnie. Jeszcze jakieś gówna tego typu, przypuśćmy tam mieć szkło, zostaw je ze sobą, brudna popielniczka, butelki sobie wezmę, chłodziwą czaszkę wezmę, guma wezmę, kajdanki biorę, klucz, stal, to zostawię, stal, korbowód, stal jednak, korek, kryształ, kryształ się przyda, kurczę, no trochę to waży. Tkanina, dobra, zostawię tą tkaninę, mieć szkło, dobra. Zostawię młotek, zostawię plastik, wezmę w razie czego, szkło zostawię, ceramikę ten wziął, skóra jest przydatna, widzę, pamiętam, ceramika, plastik, tkanina, pudełko na cygara, puszka, stal, skalpel, stal, srebro zostaw, tkanina, taśma, terpentyna, wojskowa, zębatka, żebra. No kurde, dosyć dużo ważne. Dobra, żebra i miednica. Kości 3 aż. Dobra, na razie to zróbmy to tak. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Widzicie, tutaj byłby skrót, nie? Gdybym umiał dobrze zamki otwierać. Ale nie umiem. Ale nie umiem. Dobra, słuchajcie. Bo widzę, że już trochę... czas upłynęło, no ja bym dalej tam poszedł, tak mnie kurde ciekawi, słuchajcie, co tam dalej spotkam, ale po prostu no nie mogę, o, jeszcze pistolet jest, zobaczcie, pistolet nie zauważyłem, ale po prostu muszę po prostu już kończyć, niestety, także no, jeżeli wam się odcinek podobał, no to zachęcam was do oglądania dalszych części, dalszych przygód naszego bohatera i widzimy się niebawem, no a przy okazji fajnie, gdyby ktoś dał z was łapkę w górę, no i oczywiście zasubskrybował. Ktoś, kto jeszcze nie subskrybuje, o patrzcie, tu jeszcze broń, kurde, jak ja to w ogóle? I co, no i to chyba to by było na tyle. Tak, strzelba bojowa. Także trzymajcie się cieplutko, do następnego, cześć! It's the war. War never changes.